W kolejnym odcinku Zdrowej Rozmowy, dzień dobry, mówi Kasia Staszak. Dziś rozmowa z cyklu Moja Medyczna Historia, w którym ekspertki i eksperci od zdrowia opowiadają o własnych kryzysach zdrowotnych, dzielą się doświadczeniami ze swoich gabinetów, mówią o swojej pracy. Jest ze mną dietetyczka kliniczna, doktor nauk o zdrowiu, specjalistka od diety roślinnej, która z powodu zakażenia i zapalenia jelit przeszła przeszczep mikrobioty jelitowej od zdrowej osoby. Doktor Hanna Stolińska. Dzień dobry. Witam Dzień dobry. serdecznie. Dzień dobry. Haniu, od kilku osób, które studiowały dietetykę, słyszałam, że wybór tych studiów był związany nie tyle z takim planem na przyszłość, że to jest świetny zawód, ale gdzieś na początku było takie osobiste zainteresowanie odżywianiem. Niektóre z tych osób mówiły wręcz, że miały Zaburzenie, odżywiania. Ktoś opowiedział mi historię, że było tyłym dzieckiem. Czy u ciebie to był taki wybór też związany z tym, że myślałaś najpierw o sobie, o tym, że dla siebie pogłębisz tę wiedzę? Mm. Jak to było? Nie, u mnie było zupełnie inaczej. Chociaż wiem faktycznie, to, co mówisz, jest, jest prawdą, że często są to zainteresowania. Ja skończyłam studia już bardzo dawno i bardzo marzyłam o medycynie. Zawsze był to biolchem, czy, czy gimnazjum, czy liceum. E, lubiłam e, te przedmioty. No i pomyślałam o medycynie, i niestety nie dostałam się na tą medycynę. Koniec końców gdzieś tam e, mało mi brakowało na jednej uczelni, natomiast dostałam się na dietetykę i na zdrowie publiczne. No, i z ciężkim sercem po prostu tutaj miałam do wyboru któryś z tych kierunków. Wybrałam dietetykę, ale totalnie z myślą taką, że poprawię maturę i pójdę na, jednak na tą medycynę. Natomiast po pierwszym roku e, studiów, też można powiedzieć, że medycznych, no bo na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku moja historia się zaczęła. Jednak zakochałam się w tej dietetyce. Z tym, że oczywiście pierwszy rok to była przede wszystkim anatomia, fizjologia. Biochemia, przedmioty te bardzo uwielbiałam, bo po prostu były związane z człowiekiem. Z działaniem, ciała to, z działaniem co cię ciała, to co chciałam na samym początku. Natomiast faktycznie już od razu na pierwszym roku złapałam bakcyla tego prawidłowego odżywiania wiedzy z tej dziedziny. No i temat poprawy matury i, i próbowania tej medycyny jakoś tak się rozmył. I ty się w niej odnalazłaś, w tej dietetyce, w takim Bardzo. sposób, że jesteś też terapeutką. To jest właściwie to, co uprawiasz najczęściej jest dietoterapią, bo ja 10 tak. lat temu szukałam ekspertów, ekspertek od odżywiania nie tyle od diety, która ma służyć odchudzaniu, ale od diety, która pomaga utrzymać zdrowie mhm. od diety, która jest wsparciem w chorobach przewlekłych od takiej diety, która może działać sama w sobie, jak terapia. I tak. Trafiłam na Ciebie. Tak, zakładałam się już trochę lat. Tak, y, za, szukałam takich ekspertek i ekspertów, bo y, zakładałam wtedy w wyborczej dział zdrowie i chciałam tam prezentować to nowoczesne podejście do diety, które polega właśnie na takim zrównoważonym odżywianiu, które służy y, zachowaniu zdrowia i jest mhm. dietą rozumianą jako dieta życia, tak? takim, Jako sposób żywienia. Tak, tak. Styl, element stylu życia, tak. który pomaga nam się dobrze czuć i przez wiele lat byliśmy w tych kontaktach zawodowych stałych a ja nie zauważyłam nie wiedziałam że ty masz jakieś sama problemy zdrowotne I jak cała twoja historia się wydarzyła o której tu opowiemy to byłam zszokowana, mhm. że tak długo cierpiałaś z tym z nami nie podzieliłaś to było tak że właśnie jak ta choroba była taką jakąś twoją intymną sprawą nie chciałaś o tym mówić jak to było to znaczy, wiesz, jakby ja jako dziecko dosyć często chorowałam. Jestem z lat 80., to są myślę, myśliczniki, które ładowane były dużą ilością antybiotyków, jak tylko był małutki kaszelek. I od dziecka zmagałam się z problemami żołądkowo-jelitowymi. Pamiętam, że wracałam ze szkoły, ledwo co biegłam po prostu i, i całe popołudnie spędzałam na toalecie. Więc te problemy takie jelitowe. Dotyczyły mnie od zawsze. Jakby ja uważam, że to jest normalne. Nigdy się na to rodzicom nie skarżyłam, także dostałam sporo tych antybiotyków w dzieciństwie. No ale wiesz, no, to były takie czasy, że, że jadło się różne rzeczy i, i, i człowiek tak nie zwracał uwagi na to, jak funkcjonuje, bo nie było tak, takiego też tematu, jak zła relacja z jedzeniem, że coś można, coś nie można, nie było takiej dostępności jedzenia jeszcze w tamtych czasach. Świadomości tego, że, że coś nam I służy, nie dokładnie. Mniej... Po prostu, no, jakbym, mam biegunkę i trudno, tak? Widocznie tak trzeba i idę dalej. Natomiast ja zawsze byłam dosyć szczupłą osobą. Mam szczupłych rodziców, szczupłego brata, więc jakby genetycznie, jakby zawsze byłam szczupła. Natomiast przez te problemy jelitowe, przez te biegunki od dzieciństwa, zawsze było mi trudno tak zbudować masę mięśniową. Dodatkowo też genetycznie mam hipermobilność stawów i to bardzo zaawansowaną. To możesz powiedzieć parę słów? Tak, jak oczywiście. To... No, jakbyśmy byli na wizji, to bym pokazała, ale pokazuję to w mediach swoich społecznościowych, że tak się po prostu wygina wszystko. Czyli, Wygin że kciuk może dotknąć tutaj przedramienia, tak? tak. Potrafiłam, już muszę to podkreślić, też o tym powiem, iść po prostu prostym chodnikiem i się przewracać. Było to związane z tym, że od dziecka miałam rozstępy na całym ciele. E, moi rodzice również, bo jest to sprawa genetyczna, mój brat również, co było bardzo dla mnie wstydliwe o zawsze od dziecka. Ta skóra jest taka cieniutka, wiotka, stawy właśnie bardzo wiotkie i. Później po latach jakby dowiedzenia się, szukania przyczyny tych też moich problemów jelitowych, doszłam do tego, że osoby z hipermobilnością właśnie często mają dysbiozę. No bo kolagen dysbioza i... to jest zaburzenie mikrobioty. mikrobioty. jelitowej. Na no, jakby końcowa moja choroba, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, wzięła się właśnie między innymi z tej dysbiozy jelitowej bo przez wiele lat cierpiałam na chroniczne właśnie biegunki. Było mi bardzo trudno, pomagając innym osobom, nie móc sobie pomóc, co było dla mnie bardzo wstydliwe, dlatego głośno o tym nie mówiłam. A jakby badałam się non stop, bo ja jakby szukam zawsze przyczyny i kiedyś usłyszałam od, od bliskiej mi osoby, że nie potrafię sobie pomóc, a pomagam innym osobom i to taka trochę hipokryzja jest. Albo nieudolność pewna, tak, że tutaj albo może czegoś nie wiesz, skoro sama sobie nie jesteś Dokładnie, w stanie pomóc. To tak właśnie o tym pomyślałam, że to musiało być dla ciebie też dużym obciążeniem psychicznym, że masz wiedzę, jesteś też w ogóle osobą bardzo taką otwartą na poszukiwanie nowej wiedzy, tak. ciągle przeglądasz naukowe doniesienia, piszesz książki o dietach różnych chorobach, napisałeś tak. książkę o tych mitach i błędach żywieniowych. A na koniec właśnie zostajesz taka bezradna wobec swojego problemu. Jak ty się z tym wtedy czułaś? No Było mi bardzo właśnie źle, i czułam taka, że może nie jestem odpo na odpowiednim miejscu, skoro nie jestem do końca wiarygodna, tak? bo sobie nie potrafię pomóc. I ta masa ciała też spadała, były takie momenty, ja uwielbiam jeść, ja kocham jeść. I moi bliscy zawsze się pytają, gdzie ty to wszystko mieścisz w tym małym brzuchu? A mimo po prostu zdrowego odżywiania i dbania o siebie, no wiem, że przez tą moją chorobę nie zawsze po prostu wyglądałam też wiarygodnie, tak? Co mnie bardzo bolało, bardzo mnie to bolało, bo byłam oskarżana o zaburzenia odżywiania, o to, że nie jem po prostu, tak? I Nawet i słyszałaś to od związanych bardzo z tobą osób, tak. osób, tak? Tak, I, i to mnie bardzo bolało. Były ciężkie sytuacje związane z tym, że nie wiem, byłam w telewizji, był pacjent, a ja się zwijałam z bólu jelit, naprawdę potężnych bólu boli jelit, z myślą, że muszę już skończyć, bo muszę biec do toalety. Program na żywo, oczywiście, dodajmy. Oczywiście, że tak, tak. I siedzę cała zielona po prostu i wybija do widzenia, dziękujemy i, i ja uciekam, prawda? Więc było bardzo ciężko, no ale jakby koniec końców. Ja też trochę się może pogodziłam z tym, że nie mogę znaleźć tej przyczyny, że nie wiem, co się ze mną dzieje. A zatrzymajmy się na chwilę, na tym okresie, kiedy jeszcze nie było takiego kryzysu i, i, i konkretnej diagnozy i leczenia. To trwało przez lata. Tak. Ty chodziłeś po pomoc do lekarzy, i co słyszałaś przez te lata? Że nie jem że jestem na diecie roślinnej i to jest przyczyna moich problemów zdrowotnych, że może jem za dużo błonnika. Tak wiesz, takie totalnie po prostu, czyli nikt tak naprawdę nie szukał tej przyczyny, bo, bo patrząc na ciebie, na twoją sylwetkę i na to, że jesteś ekspertką od diety roślinnej, przyjmowali lekarze to proste założenie, że te problemy się biorą tak, z tego. Tak, w jakiś sposób byłaś ignorowana więc przez lekarzy. Tak, ja już później nie chodziłam nawet do tych niektórych lekarzy, bo po prostu mi było przykro, tak? Słyszeć takie rzeczy, jakby zawsze mówię, żeby nie oceniać kogoś po okładce, tak? I ja nie miałam ochoty się nikomu tłumaczyć, nie miałam ochoty tłumaczyć się niektórym osobom, które wydawały mi się bliskie, nie miałam ochoty się tłumaczyć gdzieś tam w mediach głośno, w mediach społecznościowych, czy właśnie u lekarzy, tak? Po prostu nie miałam na to ochoty już. I Potem nadeszła pandemia. Mhm. Czy ona jakoś zaostrzyła Twoje problemy? Jak wspominasz ten moment? Nie, tutaj akurat pandemia była dla mnie tym okresem takim zwyczajowym, tak. Natomiast jak już ta choroba już była bardziej zaawansowana, to bardzo mocno chorowałam, jakby odporność straciłam niestety. Ale to się właśnie pokryło chyba z tym okresem pandemii, czy nie? Troszkę później, trochę później, ale wiadomo, też miałam dużo stresu w życiu y, takiego prywatnego, więc, y, więc myślę, że to też podkręciło moją y, ostateczną chorobę. Bo często sama to podkreślasz i to wiele badań y, pokazuje, że stres. Zaostrza choroby jelit może też być początkiem tak. takich dolegliwości. My często przecież czujemy, prawda, gdy się mhm. zestresujemy taki skurcz w brzuchu. Tak. U niektórych właśnie osób, jeżeli występują jakieś biegunki, to często z powodu stresu mhm. i tylko wtedy ich one dopadają. No Mówisz o tych stresach osobistych, no ale jak ty byś miała sobie przypomnieć, ten moment zaostrzenia tej choroby, takiego totalnego kryzysu, to jest jakiś jeden powód, który to wszystko wywołał, czy jak ja to... myślę, że faktycznie jakby jakiś taki silny stres to miał tutaj y, ogromne znaczenie. Ale wiesz, to się jakby ciągnęło y, tyle lat, że ciężko mi jest jakby określić do końca. Ale był ten moment, w którym nagle się okazało ja się tego dowiedziałam że ty leżysz w szpitalu. Jak do tak. tego doszło? Biegunka się bardzo mocno zaostrzyła. Ja też pamiętam, że pojechałam do centrum handlowego spotkać się z moją mamą. I tak czekałam na nią, i tak przechadzałam się po tych sklepach, i raptem czuję, że nie mogę już nogami ruszać, że po prostu zaraz będę na podłodze. No I siedziałam z mamą na kawie, i mama mówi: Pewnie zestresowana jesteś, ja wie mamo, coś się dzieje. Wiesz, było ciepło w tej galerii, a ja siedziałam w kurtce, owinięta szalikiem. I wróciłam do domu i miałam 43 stopnie gorączki. Wszystko zaczęło mnie boleć, rwać całe ciało w raptem dostałam takie biegunki, że ja zawsze jakby opowiadam o tym, że lał się ze mnie zielony wodospad, śmierdzący zielony wodospad i nie mogłam zejść z toalety. I jak przyszła noc, to ja po prostu położyłam sobie pościel w łazience na ocieplanych kafelkach, co szczęście, i leżałam. A ty przy tej temperaturze nie zdecydowałaś się jeszcze zadzwonić po pogotowie? No, i, w, i, i wtedy już, już tak, już, już ten przyszedł ten. Znaczy, to było tak, że ja zadzwoniłam do lekarza, lekarz dał mi leki na zbicie, na, na biegunkę. No i tak dwa dni jeszcze siedziałam w domu, a później, już jakby to było tak za, zaawansowane, że, że pojechałam do szpitala, yy, gdzie czekałam jeszcze 8 godzin na izbie przyjęć z bardzo dużymi bólami. I jakby chciano mnie gdzieś tam wyrzucić z tej izby, z przyjęć, wiemy jak jest, ale ja powiedziałam, że się nie ruszę. No i się okazało, że wzięto mnie. Po pierwsze, pomyślałam, że mam coś z wyrostkiem, więc wzięto mnie na chirurgię. Mój brzuch był jak balon, ja bym, byłam jak w dziewiątym miesiącu ciąży i nie można było mnie dotknąć, bo po prostu ból był całego ciała. I wzięto mnie na tą chirurgię, i pamiętam, że położono mnie nawet na, najpierw na korytarzu, bo nie było miejsca. E, jeszcze ja mam bardzo ciężkie żyły, nikt mi nie mógł się wkuć. Naliczyłam 23 wkucia w, w przeciągu godziny. Dziś próbowali na stopach, na kostkach mi się wkuwać, żeby dużo krwi pobrać do wszystkich badań. E, były róż wymazy z różnych części ciała, tak, żeby też znaleźć, co się dzieje. I później, po paru godzinach, położono mnie już do sali. I pamiętam taki moment, że raptem przyszło dużo pielęgniarek i lekarzy i powiedzieli, że panią przynosimy do pokoju jednoosobowego. Ja mówię, no bardzo mi miło, tak? Będę miała luksus. No ale i koniec końców, jak za parę minut przyszli ludzie w kaftanach do mnie, to już mówię, jakaś gruba sprawa się dzieje. A to było... To było już wtedy, kiedy terygorystyczne rygorystyczne podejście do, do ubioru i maseczek się skończyło z powodu tak, pandemii, tak? tak? Czyli oni się na nowe ubrali specjalnie dla ciebie. Dokładnie, tak. Mhm. I wtedy sobie pomyślałam, że to już coś musi być ciężkiego. Tym bardziej, że chciałam wyjść na zewnątrz, nie pozwolono mi wejść w pokoju, a jak zobaczyłam, że jest kartka, izolatka i po prostu nie wchodzić, tak? No, i zadzwoniłam do, do mojego partnera i powiedziała mu, że słuchaj, nie wiem, co się dzieje. Nikt nie chce mi powiedzieć, bo żona pielęgniarkach nie, nie chciała mi powiedzieć, co się dzieje. Powiedziała, że dopiero przyjdzie lekarz i mi coś powie na ten temat. No, ale ten lekarz żaden nie przychodził, więc on jakby wybiegł z pracy. I, I przyjechał do szpitala i zaczął po prostu. I to jeszcze był czas, kiedy nie można było odwiedzać nikogo, ale on po prostu tajemnymi przejściami, które ja mu powiedziałam z okresu studiów, bo wiedziałam, gdzie się dostać, po prostu wszedł na oddział i zaczął wszystkie drzwi otwierać i powiedział, że nie wyjdzie, dopóki się nie dowie, co mi jest. No i wtedy mu, lekarz mu powiedział, że mam bardzo zaawansowane to Clostridium. Które jest yy, zakażeniem bakteryjnym? Tak. Jest to bakteria, która. Wywołana jest albo przez antybiotyki, albo no można się zaradzić w szpitalu. I co najciekawsze, ja nie brałam ani antybiotyków przez długi czas, ani nie byłam w szpitalu. Tę bakterię my mamy w sobie wszyscy, tylko czy ona się aktywnia zależy też od tych dobrych bakterii, a ja po prostu zawsze miałam ich bardzo mało. I te biegunki to w jakiś sposób mocno wyjałowiły twoje jelita, prawda? Bo, tak, bo zabierały... się po prostu ujawniło tak? I, i dowaliło z ogromną siłą, wysłało toksyny do mojego organizmu. Miałam rzekomo błoniaste zapalenie jelit, miałam niedrożność jelit. Dwa tygodnie wcześniej zrobiłam gastroskopię, która była czysta, a po dwóch tygodniach miałam już wrzody w żołądku. I przez siedem dni w szpitalu nie dostałam nic do jedzenia. I to chyba było dla mnie najgorsze, bo wiem z, te, z biegiem czasu, po, po kolejnych później nawrotach, że jakby to nie, mia, nie było żadnych wskazań, żeby człowiek nie jadł przy To jest y, dodatkowe osłabienie organizmu, prawda? Tak, jak w ogóle... sobie teraz o tym myślę, to chce mi się płakać, bo, bo były okna zaciemnione, ja siedem dni leżałam w tej izolacji, nie mogłam nigdzie wyjść. Pamiętam, że, że po prostu stawałam i próbowałam już, jak miałam więcej siły, jakieś przysiady robić czy coś, ale byłam po prostu na 3 metrach kwadratowych przez siedem dni w ciemnym pokoju zamknięta. Światło się paliło non no bo okna były zasłonięte na czarno. I ja po prostu krzyczałam o jedzenie, jak krzyczałam o picie, o jedzenie, a dawali mi fiolki dziesięciomililitrowe, żeby sobie usta zmoczyć. A jak oni to tłumaczyli? Że nie można. Bo? Bo mam bardzo chory jelita. Ja dostałam, jakby też nie miałam nic ze sobą, więc moja mama mi tylko przywiozła rzeczy. Pamiętam, że przywiozła mi pieluchy, bo ja leżałam w pieluchach, bo ja jakby nie kontrolowałam tego zielonego wodospadu. W każdym momencie po prostu lała się ze mnie woda. Ja jakby, to było dla mnie uwłaczające wręcz. I dopiero. Po tych siedmiu dniach dostałam kleik, który był najpyszniejszym posiłkiem w moim życiu. Jeszcze teraz, jak o tym mówię, to pamiętam jego smaki, sobie myślę, że był przepyszny. I wyszłam szczęśliwa do domu, ale bardzo wycieńczona. Co ciekawe, ja dostawałam bardzo dużo jak wiadomo. Wyszłam ze szpitala 5 kilo cięższa, niż przyszłam do tego szpitala. I to były po prostu obrzęki spowodowane nad przewodnieniem kroplówkami. A później, jak zeszły te wszystkie obrzęki, to byłam 8 kg chudsza. Czyli żeby tu wytłumaczyć postępowanie lekarzy, zdecydowali się po prostu, tak? Bo to bakteria, którą. Jak to była chirurgia, tak? Rzadko się spotyka tą bakterię. A jak coś to u osób starszych też mogę jakby powiedzieć, że 42% osób umiera na klostridium, więc ja koniec końców dziękowałam mojemu ciału. Że to sobie, przetrwałam. Że się. to przetrwałam, tak. I jakby po tym czasie wyszłam szczęśliwym człowiekiem, bo, bo te biegunki ustały. Naprawdę dobrze się czułam. Mimo, że byłam bardzo wyniszczona fizycznie, to wiedziałam, że teraz już będzie dobrze. Natomiast po dwóch tygodniach y, był kolejny nawrót klostridium, y, niestety. Wtedy, jak leżałaś te 7 dni w tej zaciemnionej sali, zaciemnionej, ale ze światłem? Tak. Dostawałeś też antybiotyki pewnie, tak? Dostawałam, tak, wankomycyna, mocne antybiotyki, moc. Bardzo. To może warto tutaj podkreślić, że z jednej strony każdy antybiotyk leczy, ale on też zabija to, co w nas jest tak, dobre, czyli tak. też działa jak taki nalot w czasie wojny na, na też te dobre bakterie. Tak, ale no jakby to, by, to jest jedyny antybiotyk, który może pozbyć tego clostridium. Natomiast ja miałam nawrót po dwóch tygodniach i to jest częste, powiedziałam sobie, nie pójdę do szpitala. To znaczy, A nawrót wyglądał co tak samo, jak zaczął się, tak samo jak. Tak, dostałam poprzedł. gorączki, biegunka ze śluzem, zielona, śmierdząca. To znaczy ja pojechałam do szpitala, natomiast już jakby lekarz nie, nie chcieli mnie przyjąć do szpitala. Ja już powiedziałam, że wiem, co to jest. Z izby przyjęć wysłali mnie do domu. Powiedzieli, że jak będzie gorzej, to żebym przyjechała. Ja brzydko zrobiłam, bo po prostu wepchałam się do gabinetu bez poproszenia mnie. I lekarz powiedział, czemu tu pani wchodzi? Ja mówię, bo po prostu błagam o pomoc, bo wiem, co mi jest. I faktycznie zbadali mi ten kał, już dobrze, nie, dobrze. No są te toksyny, jest ta bakteria, ale my nie mamy miejsca, żeby panią położyć. Proszę przyjść za dwa dni. No, i ja wróciłam do domu i gorączka jeszcze wzrosła. Znowu miałam 42 stopnie gorączki. Pamiętam, że trzymałam telefon i rozmawiałam, dzwoniłam do tego szpitala i, i raptem się miejsce dla mnie znalazło, bo, bo się stan pogorszył. Natomiast w tym szpitalu już później byłam trzy dni, bo też oskarżano mnie, że moja dieta jest przyczyną. Ja mówiłam, że nie jem mięsa, a dawano mi klej z mięsem. Na wywarze mięsnym i mięso pływało, tak? Więc ja nie miałam też możliwości, żebym miała jedzenie własne, no bo nie można było mi przywieźć tego jedzenia. Ja powiedziałam, że ja nie będę głodować, bo wiem teraz już z doświadczenia, bo się naczytałam w międzyczasie oczywiście już, już wszystko było przewortowane wszystkie badania naukowe że to się nie głodzi człowieka. Więc ja wyszłam na własne żądanie i szukałam pomocy na zewnątrz u innych lekarzy i wydałam bardzo dużo pieniędzy na to, żeby się leczyć. Jeszcze o tym jedzeniu właśnie, czyli przeczytałaś, że ta głodówka nie była konieczna, tak, tak? że to tak. nie jest postępowanie konieczne. I poszłaś do jakich lekarzy, do tych, którzy są od mikrobioty, czy do gastroenterologa, do internisty, gdzie szukałaś pomocy? Tam, gdzie jakby znają się na Clostridium, tak. Mhm. Miałam też gdzieś tam poleconych lekarzy. I wtedy miałam dwa przeszczepy do odbytnicze ale powiedziano mi, że to będzie moja choroba przewlekła i że już zawsze będę chorować na klostridium. Jakby te dwa przeszczepy... Nie przeszczepy mikrobiot, mikrobioty jelitowej od zdrowej tak, osoby. Od zdrowej osoby nie pomogły i miałam trzeci nawrót. No i tych nawrotów było pięć ostatecznie, gdzie powiedziałam, że wygram z tą chorobą i to nie będzie moja choroba przewlekła. I y, później poszłam do szpitala, też w Warszawie. Innego? Innego, tak, na, na szaserów, na oddział zakaźny, y, gdzie już miałam umówiony ten przeszczep, taki kapsułkowy. No bo powiedzmy sobie, że jakby w Polsce te przeszczepy mikrobioty są tylko dla osób z klostridium w tym momencie. Więc jakby jest nawrót, więc z automatu już, już to jest sposób walki z tym klostridium. No i bardzo się przestraszyłam, bo dwa dni przed tym, jak miałam pójść do szpitala, był ten piąty nawrót i bałam się, że mnie tam nie przyjmą. Ale przyjęli całe szczęście, na izolatkę, przeleczyli wankomycyną znowu i dostałam ostatecznie przeszczep kapsułkowy, czyli ukałam takie gigantyczne 32 zamrożone kapsułki. Zajęło mi to dwie godziny. Było to ciężki proces. Ale wyszłam o własnych siłach yy, yy, i, i szczęśliwa, że już będzie dobrze. I faktycznie ten przeszczep mi docelowo pomógł z ten trzeci taki przeszczep, z, żeby się pozbyć Clostridium, bo trzeba sobie powiedzieć, że te jakby jelita są w takim stanie, że każdy inny kał zdrowszej, ode mnie osoby na tym etapie by mi po prostu pomógł. Natomiast ja po tym trzecim przeszczepie, kiedy już pozbyłam się Clostridium, moje jelita jakby były tak porażone że ja przestałam się w ogóle wypróżniać. Z takich gigantycznych biegunek przestałam totalnie chodzić do toalety, więc dostałam jeszcze jeden przeszczep, który przyjęłam w domu, no ale on też mi nie, nie pomógł i rok czasu próbowałam dojść do siebie teraz z biegunek po prostu w zaparcia i żeby się totalnie wypróżnić. Z łzycami w oczach brałam leki przeczyszczające po tygodniu niechodzenia do toalety. Bo wiedziałam, że to jest najgorsze, co mogę sobie robić, yy, skoro nie pozwalam robić tego moim pacjentom. Bo zastrzymajmy się, może tak. dla nie wszystkich to jest jasne. Ili to jest jak takie wielkie miasto, powiedzmy, ja to tak. lubię porównywać do Nowego Jorku, bo my jesteśmy jakimś takim bardziej jednakowym społeczeństwem, tam, tam łatwiej znaleźć różne nacje. Czyli mamy tak. bakterie, które są różne, ich zadania są różne żeby to miasto dobrze funkcjonowało. Czasem są tam też te zbiry. Tak. Akurat u ciebie te zbiry doszły do głosu, bo inne bakterie zostały wybite, zniszczone. Tak. Miasto opustoszało, nie było służb w postaci policji i straży miejskiej, więc mogli robić, co chcą. No i potem zasiedliłaś te jelita nowymi mieszkańcami, ale to, co jeszcze robią jelita, oprócz tego, że dużo się tam dzieje, bo jest wielu mieszkańców, którzy mają te swoje zadania i coś dla nas produkują, coś mhm, niszczą, tak. To one też mają takie swoje naturalne ruchy, prawda? Przesuwają tak. tę treść litową. Twoje lita były w bardzo złej kondycji i powiedziałeś, że były porażone, tak. czyli one przestały pełnić też te takie funkcje motoryczne. Tak, tak. tego teraz tutaj y, brakowało. A dlaczego ty mówisz, że pacjenci nie powinni brać środków przeczyszczających? Wytłumaczmy to. No, bo to jest po prostu takie sztuczne pobudzanie tych, tych ruchów robaczkowych i rozleniwianie jelit. Więc im częściej bierzemy środki przeczyszczające, tym później mamy problem z normalnie, żeby się wypróżnić. A zazwyczaj biorą je osoby, które właśnie biorą je z powodu zaparcia tak. i potem wchodzą w takie błędne koło mhm. tak, i, i popędzają tę treść jelitową. Ona wcale jeszcze nie jest taka przygotowana. Nasz organizm tak. jeszcze nie wziął sobie tego wszystkiego, co dobre z tego pokarmu, który tam dostarczyliśmy. Te bakterie nie zdążyły. Tak, się więc, wszystkim zajęć. Więc ja jak później się wypróżniałam na drodze tych środków przeczyszczających, to po prostu całe kawałki jedzenia ze mnie wychodziły, więc wiedziałam, że to się nic nie wchłania. I wiedziałaś, ja miałaś taką wiedzę, że wiedziałaś, że sobie właściwie też szkodzisz, tak. ale musisz to zrobić, bo już nie jesteś w stanie. Nie jestem w stanie wytrzymać tak po tygodniu. A próbowałam wszystkiego naturalnych metod, które uczę moich pacjentów, i wszystko wraca do normy, u mnie nie wracało. No brzuch był wiecznie jak balon. Po napiciu się wody był balonem. Ja miałam bardzo dużo obrzęki, mm, bardzo dużo obrzęki bo po prostu y, nic się nie wchłaniało do mojego organizmu. Zaczęłam chodzić tam na siłownię, nic nie przynosiło efektów, no ale trudno jakby przynosi, żeby przynosiło efektów, jak nic się nie jedzenie nie wchłania. I później jakby były takie momenty, że po prostu mi wszystko już szkodziło, już każde jedzenie mnie tak drażniło, że też nie wiedziałam co mam jeść, a ja jestem osobą, która kocha warzywa i, i mimo po prostu brzucha jak balon ja jadłam te warzywa, bo to było dla mnie silniejsze. Natomiast y, później byłam już w takim stanie, że przez tydzień nie wyszłam z domu, bo mój brzuch był bardzo bolesny i wielki. Nie mogłam się nawet w dresy ubrać. To był, to był taki balon, i udało mi się załatwić, dzięki, można powiedzieć, znajomości i pomocy jednej z, z osób, przeszczep w Poznaniu, na który też jeszcze długo czekałam. A w to było formie tym razem? Tym razem było to do dwunastnicy wylanie materiału na drodze gastroskopii, co nie było dosyć przyjemne. To były dwie takie strzykawy wielkie po 250 ml tego po prostu kału. Więc mi się to trochę tak cofało. Podróż do domu była dosyć trudna, ja wiele godzin znowu nie jadłam, a ja jestem taką osobą, że ja otwieram oczy i idę do lodówki. Ja kocham po prostu jeść jak ja mam rano iść na badania na godzinę siódmą, żeby pobrać krew, to ja już po prostu nie wiem, czy ja wytrzymam. Tak? Ja, mam, ja to rozumiem, ja mam tak samo. Właśnie odsuwam badania krwi i myślę o zamówieniu tych do domu, co, co zrobiłam ostatnio, bo dla mnie to jest. Że duży dla mnie wysiłek. siódma to już, to już jest bardzo późno, ja już muszę po prostu zjeść. Tak. Tak. <laughs> Więc wiesz, co czuję. I znowu już wiele godzin było niejedzenia, później po tym przeszczepie było niejedzenie, nie mogłam pójść do. Jakby powiedziano mi, bo jak będziesz chciała iść do toalety, to nie idź, bo, bo wszystko wypłynie. Natomiast ja mówię, nie, i, i tak nie pójdę do toalety, no bo nie chodzę do toalety samodzielnie. No i wiesz, wstałam następnego dnia rano i po prostu zrobiłam. Ja to miałam, ja mówię prosto, z mostu łaną kupę. Taką, wiesz, prawdziwą, na, prawdziwą, dobrą, zdrową tak, kupę. na normalnym kształcie, czego nie widziałam od wielu lat. I stałam nad tą toaletą i się po prostu patrzyłam. Ja mówię, wiesz, zdjęcie zrobię i wszystkim wyślę. Po prostu. Sukces. Byłam tak przeszczęśliwa, i od tego czasu, jakby chodzę do toalety codziennie, wszystko jest normalnie. Natomiast. Też jeszcze w międzyczasie było tak, niestety. To nie jest tak, że te dobre bakterie teraz się nie trzymają, bo po drodze od tego sierpnia tamtego roku, jak miałam ten ostatni przeszczep, też bywało różnie. Też znowu pojawiały się balon na brzuchu i różne rzeczy, gdzie jakby ostatecznie trafiłam do gastrologa, który jest moim wybawieniem, do którego się bardzo długo czeka. Mój pan profesor, którego kocham nad życiem, mam wiele, wiele lat, pewnie ko koło 90. Bardzo mi pomógł i brałam około 25 różnych tabletek ziołowych dziennie. Z jego rekomendacji. Z jego rekomendacji. Natomiast obecnie, y, jakby też robiłam badanie kału, niestety, jakby miałam mało tych bakterii znowu po tym przeszczepie, to czyli nie trzymają mnie się i, i tak było pewnie od dziecka. I dlatego to Clostridium wyszło. Natomiast teraz, jakby z, po czasie dobrej diety i tej, Dużej suplementacji, którą ja też polecam teraz moim pacjentom i zaraz do tego przejdziemy, jak, jak, jakby teorię przekładam na, na praktykę teraz, żeby pomagać innym ludziom. No to jakby ja jestem najszczęśliwszym teraz człowiekiem na świecie, bo chodzę normalnie do toalety i doceniam to, że, że można. I, i, I mówię innym, że można, jak wiele lat się borykają z problemami elitowymi. I że nie ma na co czekać. I to, że ktoś powiedział, że masz IBS i takie, taka twoja urodę. IBS, rozwiń proszę. Zespół jelita nadwrażliwego. To jest dla mnie największa głupota. I to, że w końcu moje treningi siłowe przynoszą efekty. To, że wzrosło mi 5 kilo masy mięśniowej czystej od ostatniego przeszczepu. To, że mam inną cerę. To, że dobrze śpię. To, że mam bujne włosy. To, że mogę się ubrać przez cały dzień w to, co chcę, to, że mogę wyjść wieczorem do ludzi i założyć spodnie. Jakby ludzie, którzy mają chore jelita, a teraz tych ludzi jest od groma, mamy duży problem w społeczeństwie, jakby wiedzą, co się czuje. Dlatego, jak przychodzi do mnie pacjent, który przyszedł z tym balonikiem, to ja, ja doskonale wiem, co on czuje. Czy ma biegunki, czy ma zaparcia, czy czuje się dobrze, czy niedobrze po danym produkcie, czy ma ochotę do życia? Bo ja miałam bardzo duże wahania nastroju. No wiadomo, serotonina, zero, tak. E, więc ja potrafiłam rano wstać i śmiać, a za dwie godziny po posiłku to, to już jestem agresorem, tak, i nie podchodź do mnie. E, wahania nastroju były niesamowite, sen był okropny. A teraz jest, jest cudownie, tak? I, i, I bardzo dobrze się czuję, bardzo dobrze się czuję. Nigdy tak się dobrze nie czułam. Nie mam żadnych obrzęków, e, piję dużo wody, jem wszystko. I pomagam innym, i to jest dla mnie największa satysfakcja. I czasem sobie myślę, że przeszłam to, co przeszłam, że wydałam bardzo dużo pieniędzy na to wszystko, żeby się zdiagnozować, leczyć. Mam też wrodzoną, wrodzony brak odporności, też mi pan profesor zbadał, badając różne dziwne rzeczy, które pierwszy raz na oczy widziałam. Więc to też jakby wynika z tego, że mam mało tych dobrych bakterii. To przykładam to na to, że teraz mogę po prostu pomagać innym i widzę te efekty, i to daje mi tak dużą satysfakcję, kiedy przyjdzie pacjent i, i powie, że, że opłacało się po prostu walczyć o te jelita miesiącami, bo, bo wiemy, że tyle miesięcy, ile się choruje na jelita, to trzeba sobie dać tyle czasu, żeby je odbudować. Wiesz, Twoje jelita wiele przeszły, naprawdę wiele, ale spójrz, wróciły do, do normalnej pracy. To tak. jest niesłychane. Organizm potrafi się zregenerować. W zdrowej rozmowie mamy taki zwyczaj, że kończymy ją takim cyklem prawda czy mit. Chciałam Cię zapytać o taki mit, który się powtarza w Twoim gabinecie. Pacjenci przychodzą z jakimś założeniem, a Ty im tłumaczysz, że ono jest błędne. Jaki to jest mit? No to może jakby w związku z tymi jelitami, tak? Że jak ktoś ma problemy jelitowe. To stwierdzenie, to, że ktoś ma zespół jelita nadwrażliwego, to jest ostateczna droga, jeżeli nic innego się nie znajdzie, że psychosomatycznie tutaj jest problem. Natomiast nie wierzę w tą jednostkę chorobową, mimo że napisałam jedną z moich książek już wiele lat temu, zespół jelita nadwrażliwego. Uważam, że trzeba znaleźć przyczynę chorób jelit, bo zawsze jakaś jest. A liczba badań, jakie można zrobić i znaleźć na tej jelita i sobie pomóc, jest ogromna. I powinniśmy skończyć tą diagnozę zespół jelita nadwrażliwego. Czyli ty uważasz, że to jest taki worek schorzeń, tak? Że, są, tak. że u każdej osoby tak naprawdę coś tam w tle. Innego się zadziała, a nazywamy to tak, bo nie znamy tej przyczyny. Dokładnie, tak. Często jest na przykład nietolerancja histaminy, która daje też takie same objawy. No dużo rzeczy można, można znaleźć, tak? Teraz jakby przerost bakteryjny, no ale to jest pewnego razu i też może trochę moda, może zawsze był ten pewnie przerost w, na świecie. Ale jakby teraz styl życia, jakby koniec końców, tak, styl życia i nasz sposób żywienia i funkcjonowania powoduje to, że, że bardziej ta dysbioza jelitowa jest widoczna. I tak jeszcze chciałabym od siebie, i zawsze to podkreślam, gdzie mówię o tej mojej chorobie, o mojej historii, że nie można oceniać nikogo, bo nigdy nie wiemy, jakie ma problemy, jakie ma przejścia. A też patrzmy na siebie. A ja może lubię być szczupła, tak? Jakby to nikogo nie powinno interesować. Ale też cieszę się i mówię to moim bliskim, że od wielu miesięcy, kiedy już mam zdrowe jelita i dobrze się czuję i kiedy bije ode mnie ta energia, nie usłyszałam od wchodzącego pacjenta do mojego gabinetu, ale pani chuda. I mimo, że cały czas jestem szczupła, bo zawsze byłam, i lubię być szczupła i dobrze się czuję w swoim ciele, to, to jest dla mnie taki trochę wyznacznik, że, że już zdrowo wyglądam, że jest dobrze, że. Y, chociaż jakby nigdy nie zrezygnowałam z mojej pracy i pomo pomocy ludziom, nawet jeżeli ja źle wyglądałam, tak? Bo, bo czuję tą misję, bo, bo kocham to, co robię, to jest całe moje życie. I teraz też się tak trochę wzruszyłam, bo. Nieważne jak ja się będę czuła, jak ja będę wyglądać, zawsze będę pomagać drugiej osobie. Też się wzruszyłam? Mm. To już wszystko w tym odcinku podcastu Zdrowa Rozmowa. Bardzo dziękuję Ci, Haniu, za opowiedzenie. A ja dziękuję, że przejście. mogłam opowiedzieć i dać też nadzieję innym, że można wyjść z tego klostridium, bo bardzo dużo ludzi się do mnie odzywa z problemem klostridium. Tak, no to są takie właśnie przypadki, które. Ich leczenie w dużej mierze zależy od y, wiedzy i zaangażowania i doświadczenia lekarzy na danym oddziale. To nie jest tak, że wszędzie się podchodzi do każdej choroby tak samo i, tak. i czasem trzeba powiedzieć niestety, bo gdyby, bo gdyby wszędzie była ta m, wiedza taka sama, mhm. to więcej osób mogłoby liczyć na, na właściwą terapię i właściwe potraktowanie też takie po ludzku, y, tak. Tak, to, to czego zabrakło w tym pierwszym leczeniu u ciebie. Ja Ci życzę już tylko zdrowia. Dziękuję bardzo. Ja Tobie również. Dziękuję bardzo. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia mówi Hanna Stolińska i Kasia Staszak. A wydawczynią Zdrowej Rozmowy jest Urszula Pieczek. Podcast do emisji przygotował Oles Kalmuk.